Yo, siemano, jak masz Save Wizard i tylko PS4 i 5, to tylko możesz ten glitch robić, więc już zrobiliśmy na Save Wizardzie ten save zmodowany. Na starych odcinkach wkleję to w komentarzu link, jak to się tam na Save Wizardzie robi. Tutaj kopiujemy zmodowany save na PS-a i odpalamy GTA. Więc poszukam stary link, kiedyś to wstawiałem, jak ten save się moduje, jak ktoś by nie wiedział. Idziemy sesję dla zaproszonych, więc online sesja dla zaproszonych. Właśnie dzisiaj ktoś znalazł unpatched, więc ten glitch był spatchowany, ale obejście bardzo łatwe, więc ustaw sobie ostatnie miejsce. Ja ustawię agencję. Najlepiej to arena, tam gdzie już masz od razu ten, żeby sprzedawać, jakbyś chciał, nie? Garaż. W sumie gdzie wolisz, to ustaw. Teraz musimy zjeść kwiatek pejoty. On jest tutaj gdzieś w pobliżu domu. Odrzucamy telefon. On jest obok domu Franklina. Tam na mapie jest ten domek, tam obok tego domu, na takim boisku. No, ten dziad będzie cały czas dzwonił, więc odrzucaj ten telefon. A jak znasz inną lokalizację pejoty z fabuły, pejoty fabuły, no to tam sobie sam pojedź i idziemy do kwiatka. Dajemy dipad w prawo, strzałkę w prawo, żeby zjeść tego kwiatka. Teraz będzie faza. Chwilkę poczekamy i trzymamy strzałkę w prawo, żeby wyjść z tej fazy. Dobra, dajemy obciąż i idziemy na znajomi. Nie na online, tylko znajomi. Znajomi, więc musisz mieć znajomych, co grają w GTA. A może też chyba możesz na ekipę wyjść. Nie wiem, czy to się da. Dobra, idź na ten, że chcesz go obserwować. Ten komunikat zniknie. Więc idziesz do znajomego, chcesz go obserwować, jak się da. Nie u każdego jest to włączone. Tak jak tutaj widzicie, jest zablokowane. Tutaj znowu się da. Więc dobra, tam już zrobiliśmy to, nam komunikat już zniknął. I teraz musimy iść na Zagraj w GTA Online. Bo tak jak widzicie, dawno mnie tu nie było, więc troszkę się pogubiłem. Więc online. No dawaj, online. Zagraj w GTA Online. Zamknięta sesja ze znajomymi. I teraz jak potwierdzamy, to spamujemy X-em. No stop. X, żeby wszystko potwierdzić, co teraz będzie. Dobra, już nie trzeba spamować. Save będzie właśnie też w komentarzu, gdzie go można pobrać. Efekt taki, że jest ten. Najlepiej teraz wejść w opcję online i nową sesję sobie zrób. Ja tutaj anulowałem obserwację i teraz mnie wpieprzył w sesję online. Ale żeby na spokojnie to robić, to opcją i sesja dla zaproszonych sobie zrób, nie? Tutaj jesteśmy zniczowani. Sesja online. No i tutaj już zaczynam kupować. Nie wiem, czy cię mogą zabić, czy nie, bo akurat tego się nie zdarzyło. Więc zaczynamy, kupujemy. Oczywiście wszystko kupuj to, co tylko możesz zmienić. Jak nie stać cię, no to kup te najwięcej wartowe rzeczy, pojazdy. Tam nie kupuj RC Bandito czy jakieś statki, bo tego nie da się zmienić i będziesz miał jakieś martwe sloty, więc kup sobie po prostu pojazdy, które możesz do garażu wstawić i później zamienić miejscami i je sprzedać.
a za tą kasę później sobie kupisz jakieś RC Bandito czy chuj wie co. Wszystko kupione, chwilkę poczekam. Minutkę. I potem idę na fabułę z powrotem. Ustawiam jeszcze swoje to miejsce. Jeszcze raz. On ci tak i tak tutaj z respi, jak na początku to miejsce ustawiłeś sobie, nie? Idziemy na właśnie ten fabułę i teraz zaraz wracamy na GTA Online. Sesja tylko dla zaproszonych. No bo sesje dla zaproszonych też szybciej się ładują, bo tam nie ma graczy, to jak najszybciej to robić, nie? Teraz mnie zrespiło w agencji. No ja tutaj w tym pomieszczeniu nie jestem znany, więc idziemy do garażu. Nie wiem, czy tu gdzieś winda jest, czy nie. Tak jak mówię, tam gdzie ty się chciałeś zrespić i kupiłeś te pojazdy, to tam po prostu idź, leć, jedź. Żeby te pojazdy właśnie podmienić miejscami. Myślałem, że tu winda jest, a tu nie ma. Więc idę do garażu. Mówię, najlepiej to w arenie chyba. Teraz podmieniamy każdy pojazd, jaki kupiliśmy, więc ja kupiłem te wszystkie Deluxo. Podmieniam każdy Deluxo na inne miejsce. I wychodzę z menu, zmieniam strój, będzie kółko zapisania w prawym dolnym rogu i to było na wszystko. Miłej zabawy. Na razie.